wystąpią Wonderland Showtime w spektaklu Czerwony Kaptur. Uwaga! Dawno, dawno temu w odległej od Poznania krainie żył sobie Czerwony Kapturek. Swą nazwę wziął od czerwonej szmatki, którą miał w zwyczaju owijać się na konwenty. Dziewczynka nigdy nie podołała uszyciu z niej faktycznego płaszcza, ponieważ jej możliwości kończą się na sklejeniu dwóch kawałków materiału na klej na gorąco. Ale wiecie co, nie zmieniajmy jej tej nazwy, zostańmy przy Czerwonym Kapturku, bo będzie jej przykro. Otóż, Czerwony Kapturek jak co sobotę wybierał się do swojej babci, aby dostarczyć jej tygodniowy zapas monsterków i sera na tosty. Jednak droga do jej domu prowadziła przez mroczny las, konwent AnimeCon, na którym akurat w tym roku straszył wielki, zły wilk. Jestem wielkim, złym wilkiem i uwielbiam straszyć dzieci na konwentach. Znaczy, wiecie, zasadniczo nic im nie robię, nie? Ale tak sobie straszę, po prostu, nie? Wracając do tematu, szukam czerwonego kapturka. Nie widzieliście może gdzieś czerwonego kapturka? Nie? Na pewno? Na pewno? Na pewno? A wy jesteście pomocni, no wiecie co? Dzięki, dzięki. Super, dzięki wielkie. Oh. Ajajaj. Teraz zrobić? Skąd ja teraz wezmę tego czerwonego kapturka? Ale tu nie ma żadnego czerwonego kapturka. Co ty mi tutaj? Rudy, Rudy, no to nie jest czerwony kapturek. Rui, nie zmieniamy aktorów. Zostajemy przy obsadzie, takiej jaką mamy. Jak już mowa o obsadzie, nie obawiaj się niczego, cna niewiasto, albowiem ja, dzielny, niesamowity myśliwy, przybywam ci na ratunek. Obiecuję ocalić zakupy twojej babci oraz pozbyć się tego plugawego furasa. Nasz dzielny i mężny myśliwy pomylił scenariusz. I właśnie wychodzi. Niczego nie pomyliłem. Nic mi nie udowodnisz. Ja, dzielny, niesamowity myśliwy. Zmiana scenariusza? W biały dzień? Kurde, no, chyba musimy uratować dzień naszym niesamowitym show. Okay.
To chyba czas omówić pewne zmiany w scenariuszu. No bo wiecie, to trochę nie przystaje, żeby taka gwiazda jak ja miała taką małą rolę. Nie? Nie! 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 Generalnie nie. Wracając do historii. Zły Wilk podążył w stronę domu babci. Już sobie poszedł. No dobra. A nasza główna bohaterka, czerwony okulek, niczego nieświadoma, dalej przemierzała od wenty konwentu. Heja! To wasza ulubiona najsłodsza Emma Otoni! Tyle idę z tymi zakupami z Żabki do mojej babci, że moja babcia chyba się zaraz będzie o mnie martwiła. A jak się martwi, to jest bardzo zrzędliwa. A jak jest bardzo zrzędliwa, to jest bardzo głodna. I jak ona przeżyje ten dzień bez swoich nocnych tościków? No, ale gdzie to było? Ten taki duży konwent jest za duży dla takiego słodziaka jak ja. Kurczę, gdzie to było? A może tutaj? Tutaj to było? Nie. Nie? Nie? A może tam? Nie? O kurczę. Czy może mi ktoś pomóc? Gdzie to było? Czy jest jakiś chętny, który mi pomoże wskazać drogę? Ja. Lub rozwiązać moje problemy? O, chodź, chodź. Zapraszamy na scenę, na scenę, zapraszamy na scenę! Hej, jak się nazywasz? Henry. Skąd jesteś? Z Ostroroga. Jakie to jest województwo? Wielkopolskie. Jesteś pewna? Tak. Jaki jest kod pocztowy? 64560. Jaki masz znak zodiaku? Rak. Ulubiona piosenka? Ciężki wybór. Niestety nie znam. A może przybliżysz mi wykonawcę? Zenek Martyniu? No dobra. To może mi trochę zanucisz kawałek? Trudny wybór. Wow, naprawdę dobry kawałek. Razem? Ważne, ale chyba nadal sobie nie przypomniałam. Ale bardzo dziękuję za pomoc. Mogę ci, zamiast za pomoc, mogę ci podać podarunek, który wiosnę dawał ci. Ale tylko, żeby była głodna. Proszę, masz do wyboru ser. Różowy! A ty teraz każdy musi mi zanudzić, skoro tylko jedna wstawa. To teraz stoi
dobra. Drogę. Będzie łatwiej. Niestety, naszej bohaterce to nie pomogło, przykro mi. Piękne to były piosenki, ale no na nic, dalej nie wiem, gdzie ma iść. Potrzebne jest jej chyba coś więcej. W sumie... Kurwa, ona ma rację.
Dobrze, dobrze, masz rację. To chyba znaczy, że muszę pokonać cię siłą swojego występu. Cokolwiek, rób co chcesz. Uświadomiłaś mi, że kradzież jest czymś złym.
i nie powinienem był być takim parszywym złodziejem. Przepraszam, że cię tak oszukałem i dziękuję, że nauczyłaś mnie tej niesamowitej lekcji życiowej. Czy powinnam mu wybaczyć? Prosiłem, no! Musisz ładnie. Musisz ładniej przeprosić. Przepraszam. Przepraszam. No dobra, wybaczam ci. Nie mogłabym się gniewać na takiego słodkiego wilka. Zawarli przyjaźń konwentową, która o dziwo trwała ładnych parę lat.
Czy jest jakiś morał?
nerwice. Czy ktokolwiek coś wyniósł? Tak? Wynieśliście jakiś mara? To poproszę kogoś, kto jest chętny. Tak? To chodź, 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 chodź. To jest co kasa. Ale spokojnie, nie biegaj, nie biegaj. Rui, dopisz mnie do scenariusza! Uspokój się, co kasa ten ma. No to co, jaki morał udało się wynieść z tej pięknej sztuki? Ser. Masz na myśli, że wszyscy kochamy ser i bardzo lubimy go kupować. Ser! 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 Biła moment! Biła moment! Biła! Nie! Biła! Biła! Moment! Nie no, dzisiaj jesteśmy serem, okej. Dobrze, czyli jaki jest morał tej historii? Powiedzcie mi, kochani. Nie! Nie, nie przyjmujemy. Nie przyjmujemy sera. Nie przyjmujemy sera. Proszę, proszę, taka mądra. Zapraszam. Zapraszam. Co wyniosłaś? Wyniosłam tyle, że rabuś nie kradnij! No coś w tym jest. Słucham, 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 słucham. Proszę, jaki jest mój? Że powinniście dopisać sukacę do scenariusza. Nie. Inny zestaw pytań, proszę. Zapraszam. Nie ma takiej opcji. Że sukaca nie ma prawa głosu. Tak. Dziękuję. Zgłoś się na stoisko po wygraną. Brawo. Dobrze, ale taki prawdziwy morał? Tak, naprawdę. Zapraszam, zapraszam. Jeszcze jedna osoba, dobrze. Według mnie morałem tej całej powieści jest to, że Sukas zasługuje na mój ser. Stop! Sukas ma nietolerancję na kozy! Dostaniesz od babci! Nie ma babci! A faktycznie. Dobrze, jaki jest prawdziwy morał? Emu, powiedz nam wszystkim. Aktualnie to morał już został powiedziany przez jedną osobę. Typu nie warto być złodziejem, nie warto nie i kraść, nie. Wiecie, jaki jest morał? Ja wam powiem, jaki jest morał. To wszystko nie miało sensu. Dziękuję. It's showtime.
się już chyba nie chce tańczyć. Ale mam dla was propozycję. Może ja coś dla was zatańczę? Thank you.
więcej mikrofonów. Nie wstydźcie się, moi drodzy. Chciałam, żebyście wstali na Journey. Krzyczałam, wstańcie, wstańcie, wstańcie. Ale tam z tyłu. Piękna publika. Gratulacje, jest nam bardzo miło, naprawdę. Wstać, tak, wstać. Teraz to już nie musisz. Teraz to już nie musisz. Wszystko możesz, wolny kraj podobno. Moi drodzy, my jesteśmy Willam Wonders. To był nasz pierwszy występ. Bardzo się cieszymy, że przeszliście tak... No tak dużo was jest, no tłumnie się za was. Tłumnie się mówi, na nie mówi się, nie mówi się, nie mówi się. Nie mówi się, że dużo. Także bardzo się cieszę, naprawdę, bo to jest dla nas bardzo wiele. Wiele dla nas znaczy. Dziękujemy bardzo, mamy nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Ale zanim jeszcze pójdziemy, pochwalimy się może koszulkami, co? Tak, bo patrzcie, są fajne. Tak. Katię. Zacznijmy od... Ale najpierw chcę powiedzieć, że Katię je zrobiła. Ta oto tutaj nasza... Zrobiła nasze piękne koszulki i zaczniemy od drugiego. Sama zbierałam bawełnę i szyłam na maszynie. Przedła, przedła. Z wełny od razu leciała, mówię wam. Dobrze. Cześć, jestem Shio. Ja byłam dzisiaj heroinką Shiro. To jest moja koszulka. Katia zrobiła mi najładniejszą na świecie i jest niebieska. I taki ma tył ładny. Bardzo chciała mieć kolor niebieski, bo bardzo lubi Aika z Niji Sanji. Ja jestem Kate. Baba Bui. Przeproś. Przepraszam. Yes, well. Dobrze, Katie. Ja jestem Katie i dzisiaj występowałam jako Emu Otori. Nigdy się nie spodziewałam, że będę robiła Emu, bo Emu nigdy nie była moją ulubioną postacią. I na początku bardzo jej nie lubiłam. Ale zostałam Emu. Dodajmy ją dokładnie tak, brawo, brawo. No, teoretycznie mój kolor to teraz czerwony. Bo teoretycznie miałam mieć najpierw jasny niebieski, bo kłóciłam się z Justyną o kolor niebieski. Kim jest Justyna? No barwnika mi nie starczyło, nie mogłam rozjaśnić, więc musiałam wybrać inny kolor, więc stwierdziłam, że wezmę czerwony jak krew. No, kuru, 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 kuru. Nie, to nie idolki, Katie. To nie idolki. Mor, mor, dziad. Moa, moa. Dobrze, ja jestem Charlotte. Dzień dobry. Myślę, że wybór kolorystyczny koszulki tych, co mnie znają, nie dziwi, bo jest fioletowa. Tu mam takie ładne Charlotte. I mam ładne przypinki, które możecie kupić na naszym stoisku. Ale nie ma Emu Otori, od razu wam mówię. Emu nie ma. Jest ta mała Emu, ale nie ma tej średniej Emu. No już, obracaj się. Proszę. I tu macie moje ładne plecki. Tu powinien być mój Instagram Shiny Charlotte. Najpierw Willam Wonders obserwujecie, potem Shiny Charlotte. Tak, dokładnie. Ale wrzucam coś raz na pół roku, nie? Tak. Kolejna osoba, proszę. Powiedziała cześć wszystkim, nie? O, bo w końcu działa. O, już działa. Do trzech razy sztuka. Cześć wszystkim, ja jestem Usagi i występowałam dzisiaj jako Kagamine Rin. No trochę mało mnie było, ale mam nadzieję, że na kolejne projekty i live, no zobaczycie mnie trochę więcej. Koszulkę pokaż. Nie, no już widzieliście raz, dajcie spokój. Taka pastelowo-różowa, no wygląda ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Candy Martinez i dzisiaj występowałam jako Kaito, którego nie chciałam robić, bo najpierw chciałam robić Nenę, ale ona powiedziała, że nie zrobi chłopca. Także no przykro. To jest moja koszulka i jest w kolorze takim. Byliście tak licznym gronie i już nie przedłużamy, lecimy tak? Do sukasy. I mnie też chcecie znowu, możesz w końcu się odezwać.
Dzień dobry wszystkim. Ja jestem Koi i wbrew temu, co widzieliście dzisiaj na scenie, w tej grupie bardzo dobrze mnie traktują. Nie kazali mi tego powiedzieć. Nie kazali mi tego powiedzieć. Tak. Dzisiaj odgrywam postać Tsukasy Tenmy, która jest moim absolutnym przeciwieństwem, więc odegranie tej roli było dla mnie nie lada wyzwaniem, ale mam nadzieję, że bawiliście się wszyscy tak samo dobrze jak ja i cała nasza grupa. A co do mojej koszulki, tutaj... Oczywiście media zapraszam. Za moim kolorem nie stoi jakaś głęboka historia, po prostu poza cosplayem cały czas zmieniam kolor włosów i chcę, żeby mi zawsze pasowała. Okazuje, czystość jest duszy i nieskazitelność. Dziękuję. To tyle. Dziękuję wam bardzo za przyjście i mam nadzieję, że niedługo znowu się zobaczymy. Zapraszamy na stoisko. Rzecz, ponieważ nasza grupa liczy siedem cosplayerów i jednego grafika. Także nie ma ich niestety tutaj z nami, ale chciałam powiedzieć, że jest to jeszcze Felcia, jest to jeszcze Nate i bardzo im dziękujemy za całe wsparcie. Jeśli to oglądają, dziękujemy, bardzo was kochamy. No, także kochani, nie przedłużajmy, bardzo dziękujemy wam, tak jak mówiła Koi. W ogóle nie powiedziałam, że odgrywam rolę Neneko Sanagi. No nie powiedziałam, teraz sobie uświadomiłam, powiedziałam od razu lepszej niż Arlet, to ja nie. Jak to Shani Shabbat nie ma głowy Showtime? Nie, nie ma. Usunęli ją. Tsukasa ją usunął po tym przedstawieniu. No i też oczywiście jeszcze jedna sprawa. Mam nadzieję, że wam się ten rodzaj występu spodobał. Ponieważ no nie jest to live idolkowy, bo nie jesteśmy idolkami. Więc nie wyjdziemy i hej, ja mówię robo, wy mówcie nene, robo nene, robo nene. Nie, nie róbcie tego. Także no nie, to nie jest to live idolkowy. Chcielibyśmy jeszcze zrobić sobie z wami zdjęcie ogólnie. Więc bardzo ładnie proszę kogoś technicznego, jeśli bym mogła, mogłabym prosić o zdjęcie takie tak, tak o stąd. Tak, znam. Kurde, Leo, sam w swojej własnej osobie.